W poprzednim filmie, który mam nadzieję widzieliście, mówiłem, że odżywianie przy cukrzycy czy też przy insulinoporności wcale nie musi być trudne, no i że jest to kwestia rozumienia pewnych zależności, no i stosowania ich w codziennym życiu. Powiedzmy sobie szczerze: na dobre cukry przede wszystkim pracuje się w kuchni, no i też na zakupach. Dlatego w tym filmie powiem Wam o siedmiu rzeczach, które powodują, że jakieś jedzenie za szybko i za mocno podnosi nam poziom cukru we krwi. Kto wie, może w ten sposób zobaczycie, jakie błędy popełniacie w swoim odżywianiu, które utrudniają Wam zapanowanie nad glikemią. Zapraszam. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Moi drodzy, jak wiecie, ja nie jestem fanem tworzenia listy zakazanych i obowiązkowych produktów dla cukrzyków. Te listy nigdy nie będą nam pomagały w 100%. No, a mogą powodować jakieś nieuzasadnione wykluczenia. Ja bardziej jestem fanem pokazywania prawidłowości, tak żeby nauczyć inne osoby, jak samemu oceniać produkty oraz całe posiłki. No dobra, lecimy z tematem, bo zaraz ktoś mi napisze znowu, że przynudzam. Pierwsza sprawa to rozgotowanie produktu. Im dłużej jakiś produkt będzie się gotował, tym mocniej podniesie nam poziom cukru. Nie mówię tutaj rzecz jasna o mięsie czy rybach, ale o produktach, które mają w sobie sporo węglowodanów. Przykładowo: kasza gryczana, ryż basmati, ryż brązowy, kasza pęczak, makaron razowy pełnoziarnisty czy też ziemniaki. Je wszystkie możemy jeść, mając cukrzycę, ale pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim nie mogą być rozgotowane. Je wszystkie powinniśmy gotować aż będą al dente. Nie powinniśmy doprowadzać do tego, żeby produkt całkiem rozpadał nam się w ustach. Chodzi o to, żeby był miękki na zewnątrz, ale twardy i sprężysty w środku. Najlepiej jest to stosować przy gotowaniu makaronu, ale przy innych produktach też warto się tego nauczyć. Grunt to jest wrzucać produkty do wrzącej wody i odmierzać czas ich gotowania, a nie wrzucać do zimnej i zostawić, aż woda się zagotuje. Ponadto, kiedy woda będzie wrząca i wrzucimy albo wsypiemy do niej produkt, no to dalej powinniśmy gotować już na średnim ogniu, no a nie na maksa. Te wszystkie produkty, jak kasze, ryże czy makarony, są źródłem węglowodanów złożonych, czyli inaczej cukrów złożonych. Cukry złożone na poziomie cząsteczkowym składają się z pojedynczych cząsteczek cukrów prostych, które połączone są wiązaniami. Przykładowo, skrobia powstaje z połączenia od kilkuset do nawet kilku tysięcy cząsteczek glukozy. Dzięki temu skrobia trawi się dłużej i wolniej podnosi nam poziom cukru. Jeśli produkty zawierające skrobię rozgotujemy, no to na poziomie cząsteczki skrobia zmieni swoją strukturę, a co za tym idzie i swoje właściwości? Przez to będzie zachowywała się dla naszego poziomu cukru bardziej jak cukier prosty niż jak cukier złożony. Mam nadzieję, że teraz każdy zapamięta, dlaczego nie możemy rozgotowywać produktów. Druga sprawa to ładunek glikemiczny. I teraz zanim wszyscy wyłączą ten film, to już tłumaczę, co to znaczy. Mamy coś takiego jak indeks glikemiczny, no nie? To jest wartość liczbowa, która mówi nam, jak szybko może nam wzrosnąć cukier po danym produkcie w ciągu dwóch godzin od jedzenia. Dla przykładu maliny mają indeks 26, a kukurydza gotowana 56. Teraz na ekranie widzicie, co oznaczają te wartości. Według definicji wartości indeksu glikemicznego są obliczane dla porcji produktu zawierającego 50 g węglowodanów przyswajalnych. Czyli w przypadku takich malin dla pół kilograma tego owocu. Kto je tyle malin? No niewiele osób jest w stanie, ale tak przyjęto dla ujednolicenia, tworząc pojęcie indeksu glikemicznego. Natomiast osobną, bardziej dokładną wartością jest ładunek glikemiczny, bo on odnosi się już do konkretnej ilości produktu. Czyli możemy oszacować, jak duży wpływ na nasz cukier będzie miało zjedzenie dokładnie takiej ilości produktu, jak zamierzamy, czyli dokładnie 200 g malin, dokładnie 150 g ryżu i tak dalej. Wzór na obliczanie ładunku glikemicznego widzicie teraz na ekranie. A poniżej, co oznaczają poszczególne wartości. I od razu Wam mówię, że tych wartości nie musicie znać. To, co należy zapamiętać na temat ładunku glikemicznego, to jest jedna rzecz. Im więcej coś ma węglowodanów w 100 gramach, tym większe znaczenie ma porcja tego produktu. Dlatego właśnie ja tak często powtarzam, że można śmiało jeść produkty ze średnim czy nawet dość wysokim indeksem glikemicznym, jeśli zjemy jakiegoś produktu mało. Ja jem owsianki nocne, do których wsypuję nie 80 gramów płatków owsianych, tylko jakieś 30-40 gramów. To samo kiedy do jakiegoś posiłku dodaję banana. Jem go 50-75 gramów, a nie 150 czy 200. Trzecia sprawa to czas, w którym zaczynamy jeść posiłek. Ten element dotyczy tak naprawdę osób, które leczą się insuliną, czyli każdej osoby z cukrzycą typu pierwszego i części osób z innymi typami. Chodzi mi o to, że insulina ma swój czas rozpędu. Kiedy ją podamy, to w zależności od preparatu musi upłynąć 10-15 minut, aż ona zacznie działać. Jeśli zjemy od razu po podaniu insuliny, to możemy spodziewać się dość dużego wzrostu poziomu cukru już w trakcie posiłku. Jeśli trochę zaczekamy, to ten wzrost można obniżyć. Z tego właśnie powodu warto gotować według przepisów, ponieważ przy nich z góry wiemy, ile podać sobie insuliny i możemy zrobić to z wyprzedzeniem. Przepisy dla osób z każdym typem cukrzycy znajdziecie w moim sklepie na niesłodze.com. Serdecznie polecam. Myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie. Czwarta sprawa nie dotyczy tak do końca tego, co robimy w kuchni. Jeśli przed lub po posiłku mamy bardzo mało ruchu, to również możemy spodziewać się zbyt dużego i szybkiego wzrostu glikemii po posiłku. Dlatego po posiłku nie warto siedzieć przed telewizorem, sprawdzać maili czy też czytać książki, tylko ruszać się. Jeśli musimy pozmywać, to to zróbmy. Jeśli trzeba wyrzucić śmieci, to to jest dobry moment. Chodzi o to, żeby zmusić chociaż lekko nasze ciało do jakiejś pracy. To działa zarówno przed, jak i po posiłku. Sami zobaczcie, jak niskie będziecie mieli cukry albo niskie zapotrzebowanie na insulinę po długim spacerze czy jakimś solidnym treningu. Piąta sprawa jest niezwykle istotna. Chodzi o dodany w produkcie cukier. Jeśli chcemy sprawdzić, czy w jakimś produkcie spożywczym jest dodany cukier, no to nie sprawdzamy tabeli wartości odżywczych, tylko czytamy skład. Dlaczego? Ponieważ w tabeli w linijce cukry uwzględnione są również cukry proste naturalnie występujące w produkcie, tak jak w serku wiejskim, mleku czy w niektórych serach. Na liście składników możemy natomiast zobaczyć czy został tam dodany cukier. On może być też ukryty pod różnymi nazwami jak glukoza, dekstroza, syrop glukozowy czy syrop glukozowo-fruktozowy. Obecność dodanego cukru powodować może, że nasz poziom cukru będzie podnosił się szybciej. I mocniej. Porównać to możecie jedząc jogurt owocowy, w którym mamy dodany cukier i w którym są tylko naturalnie występujące cukry proste. W tym pierwszym mamy 18 g, a w drugim 7 gramów cukru prostego. To jest spora różnica, no a produkty z pozoru są takie same. Szósta sprawa to jest stopień oczyszczenia mąki. Mąki mają oznaczenia numeryczne, które oznaczają ich typ. A dokładnie stopień oczyszczenia. W skrócie chodzi o to, że mąki mogą być w różny sposób zmielone i przez to mieć różny stopień oczyszczenia ze składników mineralnych i błonnika pokarmowego. Im wyższy typ mąki, tym więcej w nich tych substancji. Obecność błonnika w produkcie z mąki wpływa na to, jak szybko po jego zjedzeniu podniesie nam się poziom cukru. Właśnie z tego powodu należy unikać chleba pszennego, ciast, Naleśników jasnych makaronów, ciasta drożdżowego czy kopytek jeśli robione są z mąk o niskich indeksach. Siódma i zarazem ostatnia sprawa to jest stopień dojrzałości. Niektórzy dietetycy czy autorzy badań bardzo lubią powtarzać, że im mniej dojrzały owoc, tym niższy będzie miał indeks glikemiczny. Problem polega jednak na tym, że prawie każdy w takim przypadku jako przykład podaje banana. Ja nie mam nic przeciwko bananom, fajny przykład, bo to jest prawda, że jeżeli są bardziej takie zielonkawe, to mają niższy poziom cukru. Ale no co można podać jako inny przykład, bo ja nie wiem za bardzo, no przecież truskawek, malin czy jabłek nikt nie będzie jadł niedojrzałych, no bo albo będzie nas po nich bolał brzuch albo zęby. I ja naprawdę jestem ciekaw Waszych sugestii, może Wam przychodzi coś do głowy, bo mi nie, poza właśnie tymi bananami. Moi drodzy, jeśli oglądacie mój kanał regularnie, no to wiecie, że filmy u mnie pojawiają się w każdą niedzielę. Tydzień temu jednak filmu nie było. No a to dlatego, że bardzo intensywnie pracuję aktualnie nad rozwojem mojego nowego projektu, czyli platformy edukacyjnej Kurs na .pl. Jeśli jeszcze z niej nie korzystacie, to was bardzo serdecznie zapraszam. Otrzymacie tam edukację, która jest niezbędna osobie z cukrzycą typu pierwszego w bardzo przystępny sposób. Musicie tylko tam założyć konto, ale to jest bezpłatne. Ale dzięki posiadaniu konta będziecie mogli śledzić. Swoje postępy w ramach kursu, kursu, który wciąż się rozwija. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i jak zwykle, życzę Wam na koniec jak najwięcej czasu w zakresie oraz dobrych cukrów. Cześć!